policja ma już podejrzanego o serię podpaleń w Warszawie. Stołeczni policjanci wczoraj zatrzymali 23-letniego mieszkańca Warszawy na podstawie właśnie zapoznania się z zapisem kamer monitoringu, jak również przesłuchaniem świadków, uzyskaniem rysopisu mężczyzny, który był widziany właśnie w nocy i mógł podpalić te samochody. Również na podstawie naszych tutaj operacyjnych działań, takich typowo czysto kuchni policyjnej, wytypowaliśmy mężczyznę, którego zatrzymaliśmy w miejscu jego zamieszkania. Ten mężczyzna jest nam bardzo dobrze znany, ponieważ wcześniej był zatrzymywany w zeszłym roku za serię podpaleń również 9 pojazdów na terenie Śródmieścia, jak również Ursusu. Wtedy sąd orzekł wobec niego karę, środek zapobiegawczy w postaci 2 miesięcy tymczasowego aresztowania. W tej chwili wyjaśniamy wszystkie okoliczności, zbieramy materiał dowodowy, mogący świadczyć, że to właśnie ten mężczyzna stoi za serią podpaleń w ostatni weekend.